Cześć, z tej strony Marek z Trybu Solo. Dzisiaj chciałbym rozpakować z Wami dodatek do Eldritch Horror o nazwie Tajemnicze Ruiny. Jest to jeden z mniejszych dodatków, bo dodatków do Eldritcha jest już całkiem dużo na rynku. No, gra ma chyba 7 lat, z tego co pamiętam. Także dodatków zdążyło być dużo. Są dodatki duże, które wprowadzają tam dodatkowe plansze. Są też dodatki małe, takie jak ten, które mają tam najczęściej jakiegoś przedwiecznego, nowych badaczy, trochę nowych kart. No i sumarycznie urozmaicają po prostu rozgrywkę w grę podstawową. Tutaj mamy, jak widać, 4 arkusze badaczy, czyli nowych badaczy mamy 4. Mamy arkusz przedwiecznego, jakieś nowe karty spotkań, tajemnic, przygód, mitów, zaklęć i tak dalej. Pytałem Was na Instagramie, który z dodatków dobrze kupić na początek, na start. Mówiliście, że te małe są całkiem fajne, bo w miarę niskiej cenie, powiedzmy niskiej, bo 100 to też nie mało, no ale w porównaniu do tych dużych, które kosztują tam blisko 200 zł, no to te małe wprowadzają całkiem dużo, jakby zwiększają regrywalność, wprowadzają trochę nowości do gry, a z torbami się nie pójdzie. Dodatek przez wszystkich polecany najbardziej to był, z tego co pamiętam, się nazywał Zaginiona Wiedza, ale niestety nie łatwo go kupić, bo w tym momencie jest chyba po prostu już wyprzedał się nakład ten, który jest. Do druku póki co nie ma. Można kupić gdzieś tam na rynku wtórnym w jakichś cenach z kosmosu, także na razie się wstrzymałem. Ale udało mi się znaleźć Tajemnicze Ruiny. Nowkę sztukę. Także sobie otworzymy i zobaczymy, co my tu mamy. Tak, pudełeczko dajemy na bok. I mamy tak. Na początek mamy jakąś instrukcję, która mówi mniej więcej nam pewnie, co tu nowego jest. Mamy symbol rozszerzenia, więc wiadomo, które karty są z tego rozszerzenia. Troszeczkę jakichś nowych zasad. Tu są jakieś spotkania w ruinach, czyli jakiś nowy typ karty spotkań w ruinach. Czy jakieś takie nowe po prostu karty spotkań. Jakieś pytania, odpowiedzi i tak dalej. Myślę, że tutaj za dużo nowych zasad pewnie nie ma. Więc można sobie poczytać, zobaczyć. I tak. Tu mamy nowego przedwiecznego, który nazywa się Syzygium. Kosmiczna koniunkcja. To ja tego z książek Lovecrafta akurat nie kojarzę. Ale też nie jestem jakimś super znawcą. Nowy przedwieczny zawsze fajnie. W podstawce mamy 4, więc no piąty to zawsze jakieś tam urozmaicenie. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że ja w podstawkę grałem tak naprawdę raz. Więc nie czuję jakiegoś znudzenia na razie, nie mam też wrażenia, że ciągle widzę te same karty. No ale ludzie pisali, że jednak jeśli gra się częściej, to karty spotkań i czarów i wszystkiego zaczynają się powtarzać. Więc fajnie sobie to jakoś urozmaicić. Tu mamy Marie Lambeau, piosenkarka. Fajne jest to, znaczy fajne, nie fajne, zależy jak spojrzeć, że te postacie się powtarzają we wszystkich grach z serii Arkham. I kojarzę te postaci z Posiadłości Szaleństwa, niektóre Arkham Horror i tak dalej, więc jest to takie troszeczkę mielenie postaciami, ale z drugiej strony, jak ktoś na przykład gra w te gry, gra w różne gry z serii po prostu Arkham i różne gry na podstawie książek Lovecrafta, to może poczuć się po prostu jak w domu, bo ma dokładnie te same postaci, może sobie ulubioną grać. Tu mamy jakieś żetony badaczy, poczytalności, zdrowia i tak dalej. Tutaj są karty potworów. Dobra, otwórzmy sobie to. Okej. Zobaczmy, co tam się w środku za maszkary chowają. I mamy tutaj kultysta, no to stary znajomy, wilkołak, sługa bogów zewnętrznych, gwiezdny wampir. O Boże, Gata Nothoa i pomiot Azatota. I jakieś nowe żetony, tych to nie kojarzę. Tu pewnie w instrukcji jest dokładnie napisane, co to jest i do czego służy. Podstaweczki dla naszych badaczy. I karty, czyli najważniejsza rzecz w tym dodatku. Dobra, patrzymy sobie, co mamy za karty. Karty czarów, stanów, przedmiotów. I mamy tutaj te różne przedmioty. Wszystkich nie będziemy pewnie oglądać, no bo to trochę by było niemożliwe.
To są unikalne przedmioty, tutaj bardziej zwykłe. Jakieś mapy, czasopisma, wolumeny, ostrza. Tu mamy różne karty ran, urazów. Na przykład duch to już był, to jakaś prawość, stan. Różne czary. Podróż astralna, lazurowy płomień, zaklęcia, to fajnie. Zaklęcia tu się zawsze przydają. Tutaj zasoby unikatowe. To sprzymierzeńcy, tajemnicze posążki. Powiem wam, że w ogóle Eldritch bardzo mi się podoba, bo jakoś nie jest grą, w której czuć potrzebę do kupywania tony kolejnych dodatków. Przynajmniej ja na razie nie mam takiej potrzeby. Jednak w posiadłości szaleństwa, no, posiadłość bazowała bardziej na przykład na konkretnych scenariuszach i kiedy się przeszło te, które już tam sobie były w podstawce, no to jednak chciało się dokupić kolejne, które były drogie. No, Eldritch jest taką grą, gdzie no wszystko też bazuje troszeczkę na samej rozgrywce. Nie ma tutaj jakichś konkretnych scenariuszy, no bo to, że jest jakiś przedwieczny i coś tam robi i trzeba go pokonać w podkreślony sposób, to nie taka żadna wielka tajemnica, więc tu mamy karty spotkań różne. Umacnianie bariery, aha, no to karty przedwiecznego. Tu są chyba te karty ruin, z tego co kojarzę. Kiedy się ich dokładnie używa, no to jeszcze nie wiem. Wielki mur, posąg Moai, Stonehenge, no tak. Tutaj karty badaczy, pomocy, spoko. No, więc tak jak mówiłem właśnie, w Eldritchu nie mam wrażenia, że nie ma tam jakichś zagadek, tajemnic, nie wiadomo czego, więc tak naprawdę to można sobie grać wiele razy i się nam tak szybko myślę, że gra nie znudzi. I gra też nie jest łatwa, z tego co wiem. No ja grałem raz przegrałem, chociaż brakowało mi, powiem szczerze, nie aż tak dużo. Ale wiem, że gra jest raczej z tych trudniejszych, więc też jest frajda w tym, żeby sobie jednak grać i pokonać przedwiecznych, próbować pokonać wielokrotnie. Tutaj spotkania w różnych miastach, lokacjach. No to nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo to też, no, może nie spoilery, ale jednak jest to troszeczkę fabuły na tych kartach, więc fajnie było sobie to odkryć później. No i w ogóle w Eldritchu, jeśli chodzi o granie solo, podoba mi się to, że można grać tak naprawdę nawet jedną postacią. I to jest super, bo nie mamy takiego czegoś, że teraz, o Jezu, gramy sami, ale musimy sterować czterema, czy tam pięcioma, czy ilomaś po prostu postaciami i mnie takie coś męczy, bo ja nie lubię mieć, nie wiem, iluś kart badaczy przed sobą, iluś kart ekwipunku i tego wszystkiego. Także tu można grać nawet jedną, co jest super. Na przykład w Cthulhu Death May Die tam minimum to jest dwóch badaczy, no ale dwóch jest jeszcze do ogarnięcia. Tu można grać jednym, wiem, że to nie jest najłatwiejsze jakby rozwiązanie. Ja grałem dwoma, ale jakby obsługa tego wszystkiego też jest raczej prosta, więc więc jest fajnie, że nie trzeba grać jakąś bandą badaczy i grając samemu nie ma się wrażenia, że teraz jest ten tryb solo dodany na siłę. No i widzicie, tak wygląda całe rozszerzenie. Tajemnicze ruiny, wydaje mi się, że te mniejsze rozszerzenia będą właśnie wyglądały podobnie troszeczkę. Czyli mam jakiś tam przedwiecznych badaczy, troszeczkę nowych kart. Tych dużych rozszerzeń, no ja póki co nie mam zamiaru kupować, bo no nie wiem, musiałbym ograć podstawkę i zobaczyć, czy mi się po prostu też gdzieś tam wcześniej nie znudzi niż ogram wszystkie dodatki. Ale jeśli macie ochotę, czy się wahacie z kupowaniem dodatków, no to ja widzę, że to trzeba kupować, bo z Galaktą jest tak, jak podobnie z posiadłością szaleństwa, że czekanie aż te dodatki, czekanie aż jakby nam się zawsze grać dodatki, to nie jest do końca dobre rozwiązanie, bo potem tych dodatków nie ma, z dodrukami jest różnie, ceny na rynku wtórnym są jakieś potem absurdalne i tak to wygląda. Także super, to jest dodatek Tajemnicze Ruiny, ja to za chwilkę sobie wszystko wtasuję do mojego pudełka z grą podstawową i będę grał z rozszerzeniem. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa pa.